Wróciliśmy do treningów po przerwie świąteczno-noworocznej. W drugim tygodniu ferii trenujemy już na boiskach Tosiru, jak i na swoich obiektach Unitarnów, Orliku, zespołu szkół ogólnokształcących numer 1. Tak naprawdę uczniowie nasi już od 28 grudnia trenowali na indywidualnych rozpiskach trenera przygotowania motorycznego Marcina Krawczyka, żeby ich zdolności motoryczne nie uległy pogorszeniu, więc jesteśmy w ruchu tak naprawdę już przed nowym rokiem. Na boiska weszliśmy od poniedziałku, trenujemy 5 razy w tygodniu, mamy zaplanowane gry kontrolne na najbliższy tydzień. Naprawdę tylko patrzymy w pogodę, aby mrozy i śnieg nie przeszkodził nam w realizacji planu na wiosnę 2021 roku. Tutaj jest najważniejsze ćwiczenie na nasz ten najbliższy czas. Prawe kolana, przyjmijmy się lekko kolana i robię tak. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.